Witam serdecznie na moim kanale, witam was widzowie. Dzisiaj będę wam pokazywał moją kolekcję gier na peceta. Tyle gier zbierałem cały rok, jak widzicie. To też mam różne gry. Ale oprócz tego, wam powiem, to mam tutaj jeszcze inne gry. Tyle gry mam nazbieranych, dużo. Jak tu widzicie sami. Tu mamy Battlefront 2, Harry Potter, Wdogos, Battlefront 2. Bardzo fajna gierka. Nawet polecam każdemu. Tu mamy Stampera, tu mamy chyba Hitmana, jak dobrze mówię. Tak, tu mamy Hitmana. Tu mamy chyba tego Dichlef. Też polecam. Tu mamy Stampera 3, Mafia 3. Dziwa 9, 09, Battlefront, Huntland, jakiś Battlefront, jakiś tam, nie wiem, złota edycja, Mafia, FIFA, Vanasse, samochodziki, to również, to mamy Battlefront 4. Tutaj mamy Toma, to mamy FIFA 15, 17 i UEFA Euro 2012, Battlefront, albo to co mam z tymi kodami. Bo tutaj w ogóle wam powiem to jest ten, nie to. Tylko to jest to właśnie, wam powiem. Tu mamy właśnie Battlefront to jest. A tam właśnie było takie kodziki. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy FIFA 18 na peceta. Tu się położę, odwalę, dobra. Tu mamy chyba też to jest gierka. A to jest też, a nie pokazywałem tego wam. Jeszcze mam FIFA Football. Tu się położę. Tu będę miał. Tu mamy samochodziki. Tu mamy kościelankę wojenną. Tu mamy Robin Hood. Że kosztował prawie 20 zł kosztował. Nie 12, tylko 20. Przepraszam. Się pomyliłem. Tu mamy Stampera 2. Bardzo fajna gierka. Polecam każdemu. A tu mamy Wiedźmina, który wyszedł już nowy. Wiedźmin, zresztą spadnie, niestety wam tylko pokażę. O, Wiedźmin Dziki Gon. Właśnie oglądałem film. Właśnie wychodzi nowy Wiedźmin. Oglądałem film. To polecam. Tu mamy Ryzen 2. Tu mamy Toma, Dech chyba, a to jakoś mam inny gierka. Tu mamy FIFA już 16. Chciałem 19, ale nie wiem, czy ona jest ta FIFA 19. Tu chyba już nie będzie. No i tak. Tak to się właśnie prezentuje. Moja półka z grami komputerowych. Również jestem graczem komputerowym, to bardzo lubię gry. Pasja to jest moja pasja ulubiona z grami. No i tak. Koniecznie zostawcie lajka pod filmem. I komentarz. Serdecznie możesz się podzielić z komentarzem, co o tym myślicie.